dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja mam dzisiaj standardowo piątek, a Wy macie standardowo wtorek. 24 dzień stycznia, także miesiąc styczeń dobiega nam końca. Ja już jestem po pracy. Właściwie to pracę skończyłam półtorej godziny temu, ale byliśmy jeszcze w sklepie. Nie na zakupach spożywczych, tylko po prostu musieliśmy dokupić parę rzeczy. Oczywiście Wam pokażę, co kupiliśmy. Będzie taki mini haul zakupowy. Naprawdę mini, bo nie ma tego dużo. Ale to później, słuchajcie, bo część zakupów jest jeszcze w bagażniku. A Jarek mnie tylko przywiózł do domu i pojechał do wulkanizatora, bo dzisiaj mył samochód i zauważył, że w tylnej oponie nam powietrze ucieka. Więc jak byliśmy na zakupach, no to pojechaliśmy też na stację, żeby dopompować, ale okazało się, że w oponie mamy wbitą śrubę. I to tak z boku, więc od razu mnie tylko przywiózł, pojechał do wulkanizatora. Ja jestem ciekawa, czy da się to naprawić, czy jednak będzie trzeba wymienić oponę, bo no wiecie, nie zawsze takie właśnie wbity gwóźdź czy śrubę da się tą oponę potem naprawić, tylko trzeba wymienić. A jednak to bezpieczeństwo, więc wiecie, od razu trzeba to załatwić. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się stało, bo wcześniej, tak jak mówię, nie zauważyliśmy. Dopiero dzisiaj Jarek właśnie mył samochód i zauważył, ale powiem Wam, że powietrza było już naprawdę bardzo mało. No więc tak, ja tylko ledwo przyszłam, to już się do Was odzywam, więc nawet się nie przebrałam. I dzisiaj, słuchajcie, nie będzie żadnego przemeblowania. Spokojny dzień dzisiaj będzie. Chociaż powiem Wam, że już tydzień mamy taki nowy salon jakby. I też sporo z Was właśnie pisało, że pomimo tego, że to jest tylko tak naprawdę zamiana stron, to i tak ten salon wygląda inaczej. Rzeczywiście tak jest. No a słuchajcie, jak będzie nowa sofa, nowy narożnik, to zupełnie będzie inaczej. Ja już się nie mogę doczekać. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, zamówiłam w sobotę. Już dzwonili, że potwierdzili, że zamówienie zostało przyjęte. No i teraz musimy czekać. Ogólnie tam był czas dostawy 25 dni, no więc jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że szybko zlecie i już będziemy mieć nowy narożnik. No i tak jak Wam mówiłam, narożnik będzie sięgał aż tam do końca, gdzie do samej lampy. Tylko będzie miejsce na lampę, więc będzie dużo większy. Tak jak Wam mówiłam, ja na początku nie chciałam takiego dużego, ale potem stwierdziłam, że w sumie salon jest od tego, żeby wypoczywać, żeby przyjmować gości, żeby siedzieć wygodnie i czuć się, wiecie, komfortowo, jak to się mówi, więc stwierdziłam, czemu by nie. W sumie i tak tam nic, no co byśmy tam wstawili, fotel, to bez sensu, lepiej już kupić większy narożnik. Ogólnie nie powiem, bo ten narożnik też jest wygodny, chociaż tak jak mówię, no już po 10 latach nie wygląda tak, jak wyglądał. I czas go niestety wymienić. Ale jak na przykład jest więcej osób u nas, no to już brakuje trochę miejsca, bo on nie jest za duży ten narożnik tak naprawdę. Wiecie, ja go jeszcze miałam, jak mieszkałam z mamą, no więc wtedy to był dla mnie ogromny. No ale teraz niestety jest jednak trochę przymały. Więc czekamy na nowy narożnik. Oczywiście będziecie na bieżąco. Pokażę Wam, jak przyjdzie, bo nie wiemy tak naprawdę, kiedy przyjdzie. Zostaniemy poinformowani dopiero od 2 do 4 dni przed dostawą, kiedy będzie, bo też w naszym przypadku jest tak, że wiecie, Jarek może być akurat w pracy, więc no ja tego nie będę sama odbierać, a też się zastanawiamy, czy przejdzie, to już Wam też mówiłam, przez drzwi. No ale to najwyżej się tam porozkręca i jakoś się go wepcha. Tak więc dzisiaj spokojny dzień. Nie wiem, czy pamiętacie, tylko w ostatnim vlogu Wam mówiłam, że właśnie dzisiaj przychodzą goście na Jarka urodziny, bo Jarek w sobotę miał urodziny, ale niestety pracował, więc dzisiaj przyjdą po pracy, także posiedzimy sobie. Tak jak Wam mówiłam, my nie robimy imprez nigdy urodzinowych, po prostu zawsze jest kawa, ciasto. Zresztą w sumie dużo gości nie będzie, no bo będziemy oczywiście my, no i moja mama i kuzynka z mężem, więc nie za dużo, ale my zawsze tak się na urodziny właśnie spotykamy. Rzadko są jakiekolwiek imprezy, tylko właśnie kawa, ciasto. Znaczy w tym przypadku to może już być herbata, bo to już będzie późno i nikt teraz się o tej porze nie będzie pił kawy późno. Znaczy późno, nie późno, no o tej porze w każdym razie nie będzie nikt kawy pił. Chyba, że mój mąż, bo on, słuchajcie, może pić kawę o każdej porze i nie ma problemu, żeby iść za chwilę spać, więc tak. Ale normalnie tak się nie pije, więc tak, ja nie piekłam, słuchajcie, żadnego ciasta, moja mama zrobiła tort. Normalnie pewnie gdyby na przykład oni przyszli po południu, to bym upiekła jakieś ciasto jeszcze, bo zawsze tak robię, ale ze względu na to, że oni przychodzą na wieczór, no to tak naprawdę wiadomo, no nie będę, jest duży tort, więc nie będę jeszcze ciasta piekła, bo i tak tego nie przejemy, można powiedzieć. Kupiłam jakieś tam ciastka, więc taka, wiecie, przekąska. Natomiast najważniejszy jest tort. Chciałam Wam pokazać, zobaczcie, jaką piękną kartkę dostał Jarek od swojej siostry i jej rodziny na urodziny. Ona przyszła parę dni przed urodzinami. Ja Wam miałam już ją pokazać w zeszłym tygodniu, ale nie zdążyłam. Normalnie przepiękna. I słuchajcie, koperta była też z takim misiem, także naprawdę super. Powiem Wam, że jakoś dzisiaj tak szybko się ciemno robi. Nie wiem, może dlatego, że jest pochmurno.
Ogólnie na dworzu jeszcze jest w miarę okej, chociaż już szaro się robi, ale w domu już jest ciemno, musiałam zapalić światło. Chociaż powiem Wam, że ostatnio pogoda jest naprawdę super. Mam nadzieję, że nie zapeszę teraz. Nie pada, nie wieje jakoś bardzo mocno, nie ma wichur żadnych. Świeci słońce. I nawet był, słuchajcie, przymrozek, chyba dwie noce z rzędu. W nocy przymroziło, była temperatura na minusie i rano było tak rześko, fajnie. No więc, póki co jest fajnie. Jeżeli chodzi o płot, słuchajcie, to nie pisałam jeszcze do właściciela, że zepsuł nam się ten płot, bo i tak wiem, że teraz go nie będzie robić, bo w zeszłym roku było to samo, że czekał, aż dopiero na wiosnę to zrobię, nie? Chociaż dla mnie to nie ma znaczenia, ale dobra. I powiem Wam, że to, co Wam w sobotę mówiłam, że przyszedł jakiś gościu i ten płot zabrał od sąsiadki, to powiem Wam, że nic się nie zmieniło, cały czas jest dziura. I Jarek właśnie ostatnio, jak była taka ładna pogoda, on miał wolne, stwierdził, że go naprawi i poszedł do sąsiadki zapytać się, czy może wejść do niej na ogród, a ona mu powiedziała, że żeby naprawić ten płot, no nie? A ona mi powiedziała, że nie ma się tym absolutnie przejmować, bo ona ten płot wymieni. Dlatego, że jest tak, że jeżeli jest dom i wiecie, no po jednej stronie, po drugiej stronie jest płot, to lewa strona zawsze jest sąsiada, a prawa jest twoja. Więc wychodzi na to, że to ona to zrobi, a nie my. Znaczy, my i tak byśmy nie robili, tylko nasz właściciel jak już, ale to dziwne, powiem Wam, bo ta strona prawa, czyli ten płot, co się rozwala, to w takim razie nasz właściciel powinien go wymieniać, a zdarzyło się już tak, z tego co sąsiad mówił, że on go też wymieniał i miał się kosztami podzielić z właścicielem. Ale potem w sumie wyszło, że ten właściciel nasz nie oddał mu tej kasy i w ogóle, więc no dziwne, nie wiem, czy tak naprawdę jest, czy wiecie, no ja się tamtym nie interesuję, bo to nie jest moje, więc tu i tak właściciel płaci. No ale tak, na razie póki co dalej mamy wspólny, jeden duży okrut. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co dzisiaj kupiliśmy. Tak jak mówię, nie ma tego dużo, więc to będzie taki mini haul zakupowy, naprawdę. Po pierwsze świeczkę kupiliśmy, jedynkę, bo akurat nam brakowało. Tą drugą cyferkę mamy, a jedynki brakowało. W końcu kupiłam sobie swój tusz do rzęs, ten wodoodporny, bo mi się kończy. Właściwie już się skończył i masakra była, żeby malować rzęsy, więc kupiłam sobie i stwierdziłam, że kupię sobie, to jest ten wodoodporny, i stwierdziłam, że kupię sobie już dwa na zapas, żeby mieć, ale nie kupiłam tego samego, tylko kupiłam ten I Love Extreme. Jak wiecie, ja te tusze mam różowy i czarny, który jest świetny, i stwierdziłam, że teraz sobie wezmę właśnie ten, ale wodoodporny, będę miała już na zapas. Dalej, słuchajcie, kupiłam sobie turban do włosów. Jak wiecie, właśnie ja używam i mam taki fioletowy, już długo go mam, kupiłam go kiedyś na eBay. Natomiast powiem Wam, że no stwierdziłam, że chciałabym mieć drugi w zapasie, bo wiecie, ten używam pióra, ja jednak co drugi dzień myję włosy. No i w sumie nie myślałam, żeby dzisiaj kupić, ale akurat był w Wilko, tylko szkoda, że biały, bo biały szybko zrobi się szary. Ale on nie był drogi, kosztował funt 15, więc zawsze można go wymienić. I słuchajcie, dodatkowo kupiliśmy materac single, znaczy pojedynczy, i powiem Wam, że jeżeli chodzi o materac, nie planowaliśmy go teraz kupować, ogólnie był w planach. To jest taki zwykły materac z Wilko i on, słuchajcie, był przeceniony o połowę ceny, bo porządkowo kosztował 8 funtów, a my go kupiliśmy za 4 funty. No to jest takie małe zakupy. Jak widzicie, dużo tego nie ma. Generalnie pojechaliśmy po świeczkę, bo przypomniało mi się, że nie ma. No i właśnie jak już stwierdziłam, że już będziemy w Wilko, to stwierdziłam, kupimy mi tusz do rzęs w końcu, bo naprawdę już długo zwlekałam z tym, żeby pojechać. Jakoś ciągle nie ma czasu, a poza tym wiecie, ja Wam mówiłam, że ja rzadko po drogeriach chodzę. Jeżeli chodzi o takie kosmetyki do mycia czy coś, to kupuję po prostu na zakupach spożywczych, gwaździe i tyle. Ale jak już się zdarzy, no to wtedy idę do drogerii. No i teraz byłam w Wilko, to nie jest drogeria, tylko taki sklep normalny, ale tam jest właśnie tylko dostępna szafa Essence. No i wzięłam te tusze. Wzięłam ten, który używam obecnie, bo mój to już jest masakra, to nadaje się do projektu Denko. A teraz ostatnio właśnie często używam tych wodoodpornych tuszy. No a ten drugi chciałam po prostu przetestować, a poza tym wiecie, już wolę mieć na zapas. I powiem Wam szczerze, nie wiem czy pamiętacie, ja mam też taki tusz Get Big Lashes, na który polowałam bardzo długo, bo jedna z Was właśnie go bardzo polecała. I powiem Wam, że jest też taki właśnie wodoodporny, więc ja na pewno się też na niego skuszę i go przetestuję. Jeżeli chodzi o Marc Essence, to tak jak ja Wam mówiłam, Marc Essence ma bardzo dużo tuszy do rzęs i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie są to tusze drogie, a no wiadomo, że każdy musi sam przetestować i stwierdzić, czy jest ok, ale ja oczywiście nie wszystkie tusze jeszcze testowałam, bo jest ich naprawdę dużo, ale te, które wszystkie testowałam, naprawdę u mnie się sprawdzają super i powiem Wam, że teraz mam praktycznie same tusze Essence, tylko jeden L'Oreal i jeden ten zaraz Revolution. A tak to sama marka Essence. Naprawdę są super te tusze, u mnie się dobrze sprawdzają. Słuchajcie, jeżeli chodzi o turban,
To tak jak Wam mówiłam, ja chciałam po prostu kupić sobie drugi zapasowy, bo mam tylko jeden. I wiecie, ja go używam piorę i tak w kółko. I w sumie nie planowałam go dzisiaj kupować, ale że byliśmy właśnie w Wilko i patrzę, że jest, no to wzięłam. On nie był drogi, funt 15, tylko że biały niestety. No ja nie bardzo chciałam biały. Kiedyś miałam biały, jak miałam jeszcze włosy różowe, co ja mówię, nigdy nie miałam włosów różowych. Włosy rude i wtedy wiecie, ta farba schodziła, więc ten ręcznik był co chwilę brudny. No teraz mi już nie farbują, więc spoko, ale wiecie, on się szybko szary zrobi. No ale dobra, funt 15 można zawsze wymienić, a przynajmniej będę miała już dwa na zmianę. A jeżeli słuchajcie, chodzi o materac, to my mamy dwa takie materace, ale dwuosobowe. A czasami jest tak, że no po prostu jest potrzebny jednoosobowy, bo za dużo miejsca zajmuje dwuosobowy i nie jest taki potrzebny. Więc kiedyś właśnie pożyczyliśmy od mamy, bo moja mama miała jednoosobowy, słuchajcie, no i niestety pękł. No i stwierdziliśmy, że musimy jej odkupić, wiadomo. Ale wiecie, to tak było zwlekane, zwlekane, zwlekane. No i w końcu stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić i że przy okazji kupimy też sobie materac jednoosobowy, żeby już mieć swój. No i właśnie dzisiaj w Wilko patrzymy, a jest materac. Też były właśnie dwuosobowe, ale nie wiem jaka cena, bo nas interesowały pojedyncze. No i właśnie cena z 8 na 4 funty, więc tak naprawdę mamy dwa materace w cenie jednego, bo mamy też kupiliśmy oczywiście. Więc super, naprawdę. Ciekawe jakie będzie, ale te wszystkie materace to ja myślę, że to jest na jedno kopyto, jak to się mówi. Jak widzicie, jestem już przebrana. Stwierdziłam, że skoro przychodzą goście, to się ubiorę jakoś inaczej niż po domowemu. Ubrałam sukienkę, słuchajcie, którą kiedyś kupiłam na live na Facebooku. Uwielbiam ją, to jest jedna z moich ulubionych sukienek. Mogliście ją widywać już na zdjęciach, czy też właśnie w jednym z odcinków mierzymy. Włosy rozpuściłam, poprawiłam trochę makijaż, bo niestety mój już nie wyglądał tak ładnie po tylu godzinach. A teraz czekam już na wszystkich, bo Jarek właśnie pojechał po mamę, bo mama zadzwoniła, że już jest gotowa, wiecie, ona z tym tortem, więc on po nią pojechał. No i moja kuzynka z mężem przyjdą i tyle. Będziemy świętować urodziny mojego męża. Pokażę Wam sukienkę, jak wygląda. Ale tak jak mówię, już ją widzieliście nieraz, więc ona się prezentuje o tak. Jest przedkolanko, bardzo prosty krój z krótkim rękawkiem, naprawdę świetna. A tutaj te kieszenie to są oczywiście atrapy. No, więc tak to się wszystko prezentuje. Szczerze mówiąc, wiecie co, myślałam, że uda mi się jeszcze pranie powiesić zanim przyjdą goście, ale raczej mi się nie uda. Bo nie wiem, czy słyszycie, ale pralka cały czas pierze. Znaczy już kończy, ale myślę, że no nie będę się tutaj z praniem, wiecie, rozkładać, jak zaraz goście przyjdą, więc poczekam już jak goście już poszli, słuchajcie, było naprawdę bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, torcik, palce lizać, przepyszny. Dodałam Wam zdjęcia na Instastory, więc mam nadzieję, że widzieliście. Moja mama tym razem zrobiła inny tort niż zazwyczaj, bo bardziej czekoladowy, bo solenizant o taki poprosił, więc oczywiście mama mu zrobiła. Przepyszny był i tak po prostu te torty są tak pyszne i nie są słodkie, co najważniejsze, bo ja nie lubię takich tortów, słuchajcie, słodkich. Kiedyś miałam na urodzinach tort taki robiony, słuchajcie, po prostu nie dało się go jeść. Był tak słodki, że ja w życiu nie jadłam nic takiego słodkiego jak ten tort. Także masakra. A te moje mamy są niesłodkie, przepyszne po prostu. Cud miód, można powiedzieć. Goście już poszli. Jarek pojechał też zawieźć mamę. Ja w tym czasie sobie posprzątałam. No tam talerzyki pozmywałam i kubki, więc za dużo nie było do sprzątania. Ale chciałam Wam powiedzieć, że udało mi się powiesić pranie, zanim przyszli goście, bo jak skończyłam z Wami rozmawiać, pranie się skończyło, więc mówię, a może mi się uda, jeszcze zdążę powiesić pranie. Słuchajcie, powiesiłam to pranie, zaniosłam kosz do kuchni, dzwonek zadzwonił, więc w ostatniej chwili powiesiłam. Moja kuzynka przyszła właśnie z mężem, a Jarka nie było, bo pojechał po mamy, więc troszkę się spóźnił. Ale tak jak mówię, było bardzo fajnie i bardzo sympatycznie. I chciałam Wam powiedzieć, słuchajcie, co mi się przytrafiło znowu. Coś, czego się nie spodziewałam i w ogóle o tym nie wiedziałam. I dzisiaj właśnie myślałam o tym, że muszę Wam w końcu odpisać na komentarze, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Za co Was ogromnie przepraszam. No ale po prostu jakoś nie miałam czasu. Jutro na pewno to zrobię, bo jutro mam taki luźniejszy dzień, więc będę miała na to czas. Ale a propos komentarzy, właśnie mi się przypomniało, że miałam Wam powiedzieć, bo oczywiście wcześniej zapomniałam. W zeszłym tygodniu w niedzielę moja mama jakiś tam film mój oglądała, bo tak jak Wam mówiłam, moja mama czasem ogląda moje filmy. Tylko po prostu z opóźnieniem. Znaczy nie czasem, no ogląda moje filmy, ale po prostu często z opóźnieniem, bo nie ma na to czasu, nie? I czasami zdarza się, że pisze jakiś komentarz. I słuchajcie, pisze do mnie wiadomość, że obejrzała mój film, ale nie może dać komentarza. Bo jest napisane, że komentarze niedostępne. Ja mówię, co? Słuchajcie, weszłam na kanał i okazało się, że rzeczywiście pod moimi filmami było komentarze niedostępne.
No i ja teraz się zastanawiam, o co chodzi. I powiem Wam szczerze, że ja się zastanawiałam już ostatnio, że wiecie, dodaję filmy, zazwyczaj te komentarze się zawsze pojawiały, zawsze ktoś pisał, a tutaj nagle żadnych komentarzy i co jest? Ale powiem Wam, że tego nie sprawdziłam i dopiero właśnie dzięki mamie odkryłam, o co chodzi. Chodzi o to, że miałam zaznaczony na kanale, że mój kanał jest przeznaczony dla dzieci. Co za tym idzie, YouTube po prostu mi zablokował komentarze. I mogłam to oczywiście robić do każdego filmu, zaznaczać osobno i w ogóle wtedy te komentarze się przywracały, znaczy możliwość dodawania komentarzy, ale weszłam w ustawienia, pogrzebałam i znalazłam, że jednym po prostu kliknięciem wszystko załatwiłam i już można komentarze dawać z powrotem, także byłam w szoku, bo ja w ogóle nie wiedziałam o tym i tylko się po prostu zastanawiałam, czemu się komentarze nie pojawiają. Więc kochani, słuchajcie, taka prośba do Was, jeżeli kiedykolwiek zauważycie coś takiego na moim kanale, bardzo Was proszę dajcie mi znać w wiadomościach prywatnych na Instagramie, bo tak jak mówię, no ja tego nie śledzę, no było dla mnie dziwne, że się komentarze nie pojawiają i może teraz właśnie będę bardziej na to wyczulona, jeżeli przez dłuższy czas będzie cisza, to zacznę patrzeć, co się dzieje, czy te, przepraszam, za długo już do Was mówię, czy te komentarze są zablokowane, czy coś, ale jeżeli Wy zauważycie, to dajcie mi znać w komentarzach, bo tak jak ja już Wam powtarzałam kiedyś chyba, że ja komentarzy nie blokuję, jeżeli będzie taka potrzeba, że zablokuję, to Was po prostu o tym poinformuję. Więc jeżeli zauważycie coś takiego, bardzo proszę, dajcie mi znać, bo ja naprawdę nie byłam świadoma tego. No więc to taka ciekawostka, miałam Wam powiedzieć i właśnie bym zapomniała. Dobrze, że mi się przypomniało o tych komentarzach. Tak, słuchajcie, plany na wieczór. Pójdę się wyprysznicować. Wyprysznicować. Wziąć prysznic. Chciałam powiedzieć wykąpać po prostu, ale nie mam wanny, więc wziąć prysznic. I obejrzymy dzisiaj z Jarkiem w końcu dwa ostatnie odcinki naszego serialu Wataha, który Wam serdecznie polecam. Bo tak jak Wam mówiłam, w Nowy Rok obejrzeliśmy 4 i zostały nam dwa ostatnie. A że tydzień temu nasz dzień wyglądał jak wyglądał, więc sobie dzisiaj obejrzymy te dwa odcinki. No a potem pójdziemy spać, także taki wieczór na relaksie po prostu. Jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, nie wiem ile mam w ogóle materiału, czy to materiału starczy na vloga, czy nie starczy. Ale coś jeszcze miałam Wam powiedzieć. Słuchajcie, sprawdzę ile mam materiału i zaraz to już wiem, słuchajcie, że w tym salonie cały czas są ślady teraz, od wiecie, tego narożnika, jak stał w tym starym miejscu, to mamy takie wgłębienia i widać, że tam stało coś. No ale wiecie, no co się dziwić, skoro ta sofa tam stała 5 lat prawie, więc wiecie. Ale dzisiaj właśnie moja kuzynka mi powiedziała, że mam użyć lodu i jak położę lód na to, to właśnie, wiecie, jakby wyjdzie znowu na powierzchnię, że tak to nazwę. Więc tak, spróbuję na pewno z tym lodem, bo to jednak tak, no, nie fajnie wygląda w sumie. Więc dobra, kochani, materiał mi styknie, ja już będę kończyć, bo tak jak mówię, idę wziąć prysznic i będziemy oglądać serial, a już jest, słuchajcie, dochodzi za 20:10. Dzięki bardzo, że byliście, pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. Ja już zapraszam Was na kolejnego vloga, który będzie w czwartek. Znaczy dla mnie jutro, a dla Was w czwartek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!